Moi drodzy, chyba najwyższa pora zdradzić Wam moje plany na najbliższy czas. Ja nawet nie zauważyłam, że jest tak późno, a ja już niedługo, 16 czerwca, planuję wyruszyć na mój kolejny trekking, bo to będzie trekking na Korsyce. Nazywa się ten szlak GR20. To jest szlak długodystansowy, uważany za jeden z najtrudniejszych w Europie. I ja postanowiłam, że przejdę go sama, w końcu sama w górach. I on jest znacznie krótszy niż GSB, bo ma 180 km, GSB miało 500. Ale jest znacznie trudniejszy technicznie i bardziej wymagający. Prowadzi z północy na południe wyspy, granią, więc jest kilka trudności. Jest na pewno skalisty, jest porównywany właśnie do Orlej Perci. Będzie też bardzo gorąco, ale tego doświadczyłam już na GSB, więc mam nadzieję, że nie będzie gorzej. Ale dla mnie największą trudnością i zmartwieniem i lękiem jest to, że nie będę spała w schroniskach. Będę spała w namiocie i będę sama sobie gotować na szlaku, więc będę musiała mieć ze sobą spore zapasy. No i wiecie, ja tego spania w namiocie panicznie się boję. Więc to będzie taki trekking, podczas którego będę pokonywać moje lęki i przekraczać granice kolejne. No i zobaczymy, jak to będzie. Tak naprawdę to ja trochę nie chcę o tym myśleć, bo po prostu zabieram ze sobą namiot, lecę. No i nie będę miała wyjścia. Będę musiała spać w tym namiocie. I zobaczymy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, chociaż duchem, że będziecie obserwować moje poczynania i będziecie za mnie trzymać kciuki. I dziękuję Wam ogromnie. Jeszcze raz za wsparcie, za to, że we mnie wierzycie i że ze mną jesteście. To naprawdę bardzo, bardzo mi pomaga i pozwala mi robić więcej. A tymczasem będziemy się razem uczyć. Rozbijać namiot, bo nie umiem. Gotować na takiej kuchence gazowej, bo nie umiem. Więc sporo nauki przede mną, a zostały jakieś 3 tygodnie. Więc pora się zabrać do roboty.